Wam pokazać moje śniadanie. Jeszcze ten serek, bo nie jestem pewna, czy kiedyś już Wam go pokazywałam. Wydaje mi się, że mógł być w jakimś holu biedronkowym. To jest taki serek Światowi. To jest chyba marka biedronkowa, o ile się nie mylę. Tak mi się wydaje. I to jest taki ser kaszubski, ser dojrzewający z czarnuszką. Jest też w wersji bez czarnuszki, jeżeli nie lubicie. I to smakuje trochę jak coś pomiędzy serem białym a żółtym. Naprawdę, wygląda i trochę ma konsystencję i smak jak biały, ale jednak jest taki zbity, że możecie go pokroić w plastry i nie rozpada się tak jak twaróg. Nie jestem w stanie Wam opisać tego smaku, ale tak bardzo lubię ten serek. Tak mi mega zasmakował, że jeżeli robicie zakupy w Biedronce i lubicie sery do kanapek, to Wam polecam. Tutaj mam taki mega świeży, pyszny chleb. Mam dupkę, u nas zawsze jest w domu wojna o dupkę. Jak jest Tomek, to on zjada zawsze. Mu oddaję przylepkę, bo on tak lubi, ale dzisiaj jem sama śniadanie, więc dupka jest moja. Chcecie słyszeć zmywarkę w tle i zaraz pokroję na to po prostu w plasterki serek i tak będzie wyglądać moje śniadanie. Także jeżeli jeszcze nie próbowaliście, a lubicie coś takiego, to Wam polecam, jest naprawdę przepyszne. O! I tak to wygląda. O, i tak to wygląda. Kicia potwierdza, że dobre. A przylepka musi być tylko z masłem. Jeżeli też tak macie, to dajcie znać. Ale przylepka musi być. Dupka musi być z masłem. A jak mówicie, dupka czy przylepka? Ja mówię tak i tak. Także to będzie moje śniadanie i witajcie w nowym vlogu.
Witajcie! Witajcie w już... Słuchaj, mi się chyba, że ją wołam. Wiecie co, ona już naprawdę ma coraz gorszy słuch i czasami w ogóle nie czai. Czasami jak ja coś mówię, to myśli, że... No wołam, czekajcie. Jeszcze cię nie widzieli, łysola. Znaczy trochę wczoraj, ale nie pokazałaś się w swojej nowej fryzurze, tak? Pokaż się. Nie bój się, nie bój się, chodź. Chodź, mój, nie bój się, co się stało? Zobaczcie, jaki Baby Yoda. Baby Yoda? Co, kochany? Ojej, jak serduszko bije. Dobra, już cię odstawię, już. Już pani nic nie robi, już, już. Och, no co? No tak, babcia nasza, że za mi się pies stresuje, bo nie wie o co chodzi, tak? Ja nie chciałam wziąć na rączki. Dobra. Zostajesz ze mną? Tak? Czy idziesz tam jeść, czy o co chodzi? No? Idziesz sobie. Do kota. Do kota. Nie chcesz ze mną siedzieć. Dobra. A właśnie, miałam... prawda nie nagrywałam, znaczy miałam tak, mówiłam, że zrobiłam sobie kilka dni przerwy i... I wyszłam z wprawy. Mam wam do pokażenia... Do pokażania mam wam rzeczy z H&M. Z Zary, które kupiłam na wyprzedaży, znaczy jedną rzecz na wyprzedaży, a drugą nie. A już nie pamiętam, kiedy cokolwiek kupowałam na wyprzedaży. Już właściwie w ogóle nie chodzę na wyprzedaży. Kupuję tylko, jak coś mi jest potrzebne. No i też wiecie, że już dawno zdradziłam Zarę na rzecz H&M, a zawsze Zara była moim takim ulubionym sklepem. Ale jakoś tak ostatnio nie umiem się tam odnaleźć. Takie za dziwne te rzeczy się stały. Nie ma takiego wrażenia, że kiedyś Zara miała takie bardzo klasyczne rzeczy, które nie wiem, 5 sezonów później wyglądały dobrze, a teraz są takie bardzo, bardzo, nie lubię tego określenia, w trendach, ale takie właśnie, no jeżeli coś jest modne, to w Zarze natychmiast jest. Znaczy zawsze też tak mieli taką marketingową strategię, żeby szybko reagować na trendy, ale można było też wybrać takie klasyczne rzeczy, a teraz nie wiem, jakieś uwielbiałam sukienki z Zary, a teraz jak patrzę na te sukienki, one jakieś są zbyt dziwne dla mnie, albo nie wiem, też może zmienił się mój styl życia i przez to styl ubierania i może dlatego. Natomiast no to zaraz spoko. Dobra, chciałam wam pokazać szybko tylko coś a propos makijażu, bo wydaje mi się, że naprawdę odkryłam coś fajnego i bardzo ładnie wygląda moja skóra, znaczy ona też w ogóle ostatnio dobrze wygląda sama z siebie. To jest zasługa różnych rzeczy i pielęgnacji, moich zmian i różnych rzeczy. Ale to wam opowiem kiedyś w innym filmie. Natomiast chciałam wam pokazać, że super efekt daje By Terry, która już na pewno znacie i które już mam kolejną butelkę zakupioną. I chyba już powinnam się z nim pożegnać, bo tu mam trochę na dnie, a tutaj widzicie, on mi się tak troszkę... Widzicie to? Tak jakby się troszkę mu rozwarstwił, biedak. Miejmy nadzieję, że jeszcze na chwilę mi starczy i będę w stanie go zużyć, bo nic się z nim nie dzieje, tylko tak jakoś dziwnie w butelce wygląda. Ale to nieważne. I coś, co też już kupiłam dawno temu i jakoś przestałam tego produktu używać, ale dlatego, że wspominałam wam, że jakiś czas temu miałam taki okres, że po prostu cokolwiek kładłam na swoje buzi, jeżeli chodzi o krem, bazę i podkład, to mi się to gdzieś rolowało, ścierało, tak jakbym się nie chciała trzymać tej buzi. Nie mam pojęcia do tej pory, co to jest, bo wiecie, i zmieniałam pielęgnację, i zmieniałam make-up i ciągle było tak samo i nie wiem, o co chodziło, natomiast teraz już jest okej. Ale miałam taki moment i wtedy też używałam tego Hollywood Flawless Filter z Charlotte Tilbury, a ja to kupiłam już naprawdę dawno. Ja mam go w kolorze 1 Fair.
Niektóre dziewczyny używają tego jako podkład, znaczy zamiast podkładu właściwie. To jest coś podobnego do By Terry, tylko moim zdaniem to jest... Ja bym znała to bardziej taki produkt rozświetlający. Nie nałożyłam sobie chyba tego na całą buzię. On się bardzo świeci. Natomiast pięknie to wygląda, jak sobie nałożycie to pod oczy i tutaj na strefę T, ale moim zdaniem potem to trzeba przykryć podkładem i korektorem. I wtedy na to kładziecie minimalną warstwę podkładu i korektora. I wygląda to przepięknie. I słuchajcie, właśnie jeszcze jedna rzecz, którą wam chciałam powiedzieć. Ten korektor z Becky, który wam pokazywałam, i puder z Becky pod oczy, który wam pokazywałam. I ten puder ma piękne takie działanie jakby rozświetlające. Musicie nałożyć naprawdę minimalną warstwę. Na żywo jak się przyglądacie twarzy, to wygląda tak, jakbyście nie miały nic pod okiem, więc super. Dla kobiet, które mają zmarszczki mimiczne, które też już po prostu w pewnym wieku mają tu zmarszczki, to się wszystko zbiera, to wygląda super. Bo to jest takie ładnie rozjaśnione, rozświetlone, ale tak jakby nic nie macie pod okiem. Ja mam go w kolorze light to medium. I na początku miałam straszny problem, że on mi się zbierał i tak właśnie nie do końca to krycie było takie jak chciałam i nie do końca mi się ten efekt podobał, natomiast zawsze mi się podobał efekt tego rozświetlenia pod okiem, więc starałam się go jakby testować na różne sposoby i wiecie, próbowałam go nakładać gąbką, próbowałam go nakładać palcem, pudrować, nie pudrować, różne rzeczy, aż słuchajcie... Gdzie ty jesteś? Już wam pokazuję. To jest pędzel Fenty Beauty do numer 240 eyeshadow, on się nazywa. Taki pędzel, taki o. On jest syntetyczny i słuchajcie, zaczęłam tym nakładać właśnie ten korektor i tak jakby tutaj w trójkąt. No, czyli tak jak wiecie, no, do takiego rozświetlenia oka, tak jak nakładamy w trójkąt i go tak wyciągać, ale tak na maksa, żeby był mega rozprowadzony. Pod to właśnie miałam nałożony ten Flawless Filter, a na to cieniutką warstwę Becky tego pudru pod oczy. Jestem zachwycona, wszystko mi się trzyma cały dzień, nic mi się tutaj nie zbiera, a widzicie, o, ja mam tutaj takie zmarszczki mimiczne, które no wiadomo, że to po całym dniu uśmiechania się mi się to może pozbierać, a nic mi się tam nie zbiera. Jestem mega zadowolona, naprawdę jestem mega, mega zadowolona. Tak. A jeżeli chodzi o podkłady, to w ogóle ostatnio testuję Bourjois, Rimmel i jeszcze mam, dzisiaj użyłam taki jeden, nie wiem, jeszcze mam dwa inne podkłady, których testuję, więc dam wam znać, jak mi się będą sprawdzały. Jeżeli chodzi o brwi, to cały czas lubię ten Brow Styler. Jeżeli chcę taki mocniejszy look, to używam jeszcze tej części, ale to tak bardziej wieczorowo, jak chcę takie mocne brwi. A tak na co dzień używam tylko tego i do tego używam, to jest ten gel 3D Brow Tones w kolorze 4. W kolorze 4. No i cały czas, wiadomo, na całą buzię to jest Hourglass, a jeszcze właśnie to, czego też użyłam i ostatnio też do tego wróciłam, to jest Charlotte Tilbury róż do policzków w kolorze Pillow Talk. I on jest przepiękny, wiecie, że ja uwielbiam całą tą serię Pillow Talk i on ma tutaj troszkę taki jakby rozświetlacz, ja to tak mieszam, potem strzepuję trochę dłoń, nakładam na policzek i potem rozcieram i wydaje mi się, że to naprawdę taki daje fajny, świeży właśnie, że ta buzia po prostu tak świeżo wygląda. Tak wyglądam, jakbym była mega wyspana, wypoczęta i w ogóle zadowolona. No i mam jeszcze ten rozświetlacz z Morphe, który wam nie pozwólcie, że nie będę go otwierać, bo wygląda tak, ale jest rewelacyjny, naprawdę. Dawno żaden rozświetlacz mi się tak nie podobał, bo jest taki, że go nie widać, że on tak jakby ten kolor się stapia z buzią i nie macie czegoś takiego, że wiecie, jest takie odcięcie. Tylko daje taki efekt właśnie, jak nam się światło odbijało na buzi, tak. No dobrze. Do wszystkiego będziecie mieć linki pod spodem. I pokażę wam tak. Tutaj mam high-end, do którego
Tu się chyba transporcie przykupiło. Nie będzie nic takiego nowego ani odkrywczego, już wam pokazuję, co to jest. Jeżeli oglądacie moje vlogi, to pewnie kojarzycie, że kupiłam. Myślałam, że to są te, które miałam. Ja mam taki jaśniejszy szary. W każdym razie kupiłam dwie pary tych joggersów z H&M, jedne czarne, jedne ciemno-szare. Mam chyba już wszystkie kolory i one są świetne po prostu jako dresy, jako piżama, jako cokolwiek naprawdę. I możecie chodzić w tym na co dzień. Mam bardzo fajną jakość, są taniutkie i mega wam polecam. Nie będę się tym rozgadywać, bo wam to już pokazywałam 100 razy. I przejdźmy teraz do Zary. Widzę, że tutaj chyba DPD coś się... Znaczy Zara może jakoś źle zafoliowała i DPD się to chyba troszkę rozpadło. Więc miejmy nadzieję, że tutaj nikomu w środku nic się nie stało. Zobaczymy. Otwieram pudło. I zamówiłam dwie pary butów. Jedna, która mi się już dawno podobała, ale jakoś nie mogłam się zdecydować, a teraz zobaczyłam, że były przecenione na chyba na połowę, chyba na 50%, więc się skusiłam, bo było bardzo tanie. Drugie nie były przecenione, drugie są chyba z obecnej kolekcji, ale też były niedrogie. No co tu się dzieje? Dlaczego ja nie mogę tego dalej otworzyć? Problemy techniczne. No oddawaj pudło mi, bo ty. Dobra. Dobra, tak przyszło w takim worku. I wiecie, że wam wiecie, no, jak oglądaliście vlogi, to wiecie, jak nie, to dowiecie się zaraz, że chciałam sobie kupić botki, nic mi się nie podobało, w końcu znalazłam te moje botki sprzed wielu lat z Zary, je teraz noszę, jestem bardzo zadowolona. Ale bardzo chciałam mieć kowbojki. Oj, tutaj jakiś klej, ale to myślę, że można to zczyścić. No mogę wam już powiedzieć, że nie są one jakoś tak najbardziej idealnie na świecie wykonane. Gdzieś takie są pobrudzone klejem. Ale wyglądają w ten sposób. One nie są skórzane, co mnie osobiście cieszy. I wydaje mi się, że kosztował 140 zł, coś koło tego. Więc no cena jakby super, jakby luksusowa cena. I wyglądają w ten sposób. I są takimi klasycznymi kowbojkami, trochę wyższymi. Więc zdecydowanie do bardzo wąskich jeansów albo do leggingsów. Zaraz je przymierzę, więc zobaczymy. To jest jeden but. O, tu jest cena. Tak, one kosztowały 259 zł i wydaje mi się, że one były przecenione na 140, ale nie ma tutaj tej kartki. Mogłyby być tutaj troszkę ładniej sklejone, ale to już też tak się czepiam, bardzo tu im się przyglądam, jakby nie jest to coś takiego, co aż takim jest problemem. No zobaczymy, zaraz je przymierzę, ja mam je w rozmiarze 37, czyli w swoim normalnym, tak jak zawsze kupowałam buty z Zary. Powiem wam, że kształt mi się bardzo podoba. Czubek. Mają troszeczkę obcasika, ale nie za dużo. A druga rzecz to mamy przed sobą pewną imprezę. I tak sobie pomyślałam, że może już to nadszedł ten czas, że mogłabym założyć szpilki. Jakieś niezbyt wysokie. I właśnie przeglądając stronę i oglądając te kowbojki, rzuciły mi się w oczy takie szpilki. Bardzo w klimacie Diora. Wyglądają w ten sposób. Tutaj jest taka siateczka. Wydają się tu bardzo sztywne. A zaraz przymierzymy, też mam je w rozmiarze 37. No i tak wyglądają. Mi się bardzo, bardzo podobają. Fajne są właśnie takie, no takie fashion. Za 140 zł, no to w ogóle można sobie pozwolić, ale obawiam się, że to będzie niezbyt
No nie wiem. Dobra, zaraz przymierzę i zobaczymy, ale jeszcze mam, aha, jeszcze mam kilka rzeczy z TK Maxa, które też Wam zaraz pokażę, ale to może najpierw przymierzymy buty i zobaczymy, jak to będzie, a potem Wam pokażę, Wam rzeczy z TK Maxa jeszcze, które wczoraj kupiłam. No dobra. I od razu Wam pokażę nasz nowy gałganowy golf. Był już taki w czarnym kolorze. Teraz jest jeszcze pudrowy róż i szary, bardzo, bardzo go lubię, jest bardzo wygodny. No i powiem Wam tak, że szpilki wyglądają super, naprawdę wyglądają przepięknie. Mogłyby być bardziej wygodne, powiem Wam. Nie wiem, czy rozmiar większy by tutaj nie załatwił sprawy, chociaż wtedy obawiam się, że po prostu stopa by mi z nich wypadła, natomiast wyglądają prześwietnie, bardzo mi się podobają, więc chyba się skuszę, żeby je zostawić, bo to są takie mega zgrabne i naprawdę wyglądają fajnie, czekajcie. Próbuję się Wam cała pokazać. No nawet do takiego stroju, jak mam teraz, na wiosnę do gołych nóg. Myślę, żeby to fajnie wyglądało. I tak mam tą dziurę mam nad kolanem, ale bardzo wygodne są te jeansy, lubię w nich chodzić po domu. Jak się jest wysokim, to niestety tak jest, że potem ta dziura jest nad kolanem, a nie na kolanie, także ale to nieważne, nie patrzymy na to. No, fajnie. Fajnie to wygląda. Podoba mi się. Ale mówię, jakieś takie bardzo wygodne to one nie są. No, więc taka moja opinia, ale wyglądają super. Dobra, teraz zobaczymy kowbojki. Kowbojki wyglądają w ten sposób. I jedno, co Wam powiem od razu, to wkładanie tych butów to będzie wrzut na tyłku. Zarezerwujcie sobie dodatkowe 15 minut przed wyjściem do pracy czy z domu, żeby je założyć i po powrocie najlepiej, żeby ktoś na Was czekał, kto Wam je zdejmie, bo to jest jeden problem. Drugi, na pewno dla dziewczyn o bardzo szczupłych kostkach i wąskich łydkach, bo są naprawdę takie bardzo, bardzo dopasowane i no tutaj w kostce jest bardzo ciasno, co mi się podoba. Jak widzicie, one troszkę się marszczą, ale generalnie są szczupłe, nie są takimi kaloszami. I ja je zostawiam, bo mi się bardzo podobają. I wydają się być wygodne, natomiast no już wiem, że wkładanie, zdejmowanie to będzie masakra. Podoba mi się też, że są takie wyższe. Bo widzicie, na mnie ja mam 1,76 m. No to są takie troszkę przed kolano, więc to mi się bardzo podoba, że są takie wysokie. Zazwyczaj te kowbojki mam takie do połowy łydki. No tak, i za tą cenę i w ogóle no zostają, ale mają swoje. Mają swoje minusy, natomiast podoba mi się ten fason, także kowbojki. Kowbojki zostaną. Iha! No dobra, jeszcze kawałek holu podłogowego będzie z rzeczami z TK Maxa. I powiem Wam, że no nie wiem, co zrobić z tymi szpilkami. Obiecałam sobie, że nie będę kupować i zostawiać rzeczy, które są niewygodne, ale tak mi się podobają. Wiecie, jak to jest, potem nie będę ich nosić, bo za każdym razem, jak będę chciała je założyć, no nie wiem, nie wiem. Śliczne są. Dobra. Szybki mini haul z TK Maxa i kończymy. Kupiłam dwie takie ramki, zobaczcie, one są bardzo ciekawie zrobione, bo to jest drewno. Nie wiem z czymś w rodzaju takiego szylkretu. Nie wiem, jak to nazwać, ale bardzo ciekawie to wygląda i potrzebuję dwie takie ramki na Mazury, bo chciałabym tam oprawić nasze zdjęcia. Były za 39 zł. Więc całkiem dobra cena, także kupiłam dwie takie same i kupiłam jeszcze takie dwie poduchy. Nie wiem, to są takie poduchy, które się kładzie gdzieś w angielskich domach na oknie albo pod schodami, żeby nie wiało.
Nie wiem, może to są podłuchy na łóżko. W każdym razie mi się wydaje, że to jest coś takiego. I one kosztowały 59,90. Wow, ze 145 sporo. I to jest właśnie angielska, no, made in China oczywiście, ale angielska firma, także i kupiłam dwie takie, jedną w kaczki, drugą w takie futrzaste bawoły, nie wiem, fajnie wyglądają, jedna jest z zielonym, druga jest żółta z takim szarym i u nas na Mazurach naprawdę mega wieje z tych okien. W takich dwóch miejscach mamy takie rozszczelnienie, że pomyślałam, że będzie to praktyczne rozwiązanie, a też bardzo ładnie to będzie wyglądało i tak trochę w stylu takiego angielskiego domku jak z Holiday, tak? Jak się nazywał ten świąteczny film z Cameron Diaz i Jude Law? Holiday? Wiecie na pewno o co mi chodzi. No to w takim stylu właśnie takiego małego domku typu cottage, więc pomyślałam, że to będzie fajnie wyglądać i to już właściwie wszystko, co Wam chciałam pokazać. A na obiad dzisiaj będzie wędzony łosoś, surówka Kolesław i kaszotto takie z fasolką, z kaszą pęczak, no i z grzybami, także tak wygląda mój obiad dzisiaj. Okej, jest już wieczór, jak słyszycie, jak widzicie, jestem w łazience, jak słyszycie, robię pranie. I słuchajcie, zajmę się jeszcze jedną rzeczą, bo zaczęłam to robić, to jest właśnie najgorsze, jak wywalicie cały bałagan na zewnątrz, a jest już późno i trzeba to zrobić, bo jest masakra. I tak też wygląda, zobaczcie, moja łazienka. Zaczęłam tutaj wyjmować rzeczy z mojej szafki, bo tak jak Wam mówiłam, robię takie ogromne denko. Bardzo dużo rzeczy już mi się pokończyło i tak jak Wam pokazywałam w którymś vlogu, no mam tutaj sporo takich rzeczy, które właśnie zaraz otworzę. Chcę tak jakby zacząć całą, nie to, że nową pielęgnację, bo nie chodzi o to, że to są produkty, których nie znam, ale nowe w sensie, żeby wykończyć wszystko, tak jak tu widzicie, na przykład tu mam takie tubeczki, z których jeszcze wyciskam resztki kremów. No tutaj to już jest też taka kropla, także no, a tutaj jest sporo tego w torbie, także widzicie, tutaj jeszcze kosz. Także tutaj w ogóle chcę uprać dywaniki, posprzątać łazienkę, umyć umywalki i wszystko wyczyścić i też zrobić porządek tutaj właśnie w tej szafce, bo tutaj jest po prostu bardzo źle, ale też pracowałam nad tym, żeby tutaj po prostu pozużywać całą tą pielęgnację, którą miałam i żeby nie mieć, wiecie, pootwieranych nie wiadomo ilu rzeczy naraz. Więc dzisiaj będę jeszcze nad tym pracować, ale to już jutro pokażę Wam we vlogu, bo dzisiaj po prostu się zabiorę za robotę i postaram się to wszystko posprzątać, bo gdybym miała to vlogować i robić jednocześnie, to zajęłoby mi to dwa razy dłużej, a jest już późno. A nie chcę się kłaść późno spać, bo mam postanowienie, żeby chodzić spać w okolicach 22. Jeszcze mi się to tak bardzo nie udaje, ale czekajcie, może wrócę, Wam się pokażę. Jeszcze tak mi się to super nie udaje, ale staram się, żeby nie chodzić jakoś, żeby nie chodzić po północy spać, o, w ten sposób. Także tak to wygląda, więc ja się już z Wami dzisiaj pożegnam, a jeżeli jesteście ciekawi, jak tutaj wszystko wyszło, to będzie wszystko w kolejnym vlogu. Także dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się ciepło, buziaki i...